Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego toczą się dosyć intensywne dyskusje na temat tego, w jaki sposób zachęcić polskich obywateli do finansowania polskiej gospodarki, do tego, żeby finansować rozwój polskiej gospodarki, do tego, żeby finansować rozwój polskich przedsiębiorstw. Jednym z istotnych aspektów są podatki i zachęty podatkowe. Mówi się tutaj o zniesieniu lub zmianie regulacji w zakresie podatku Belki, ale nie tylko. Mowa jest również o zachętach podatkowych w zakresie IKZE i IKE. Mowa jest również o tym, w jaki sposób zachęcić polskich inwestorów do inwestowania w sektorze private equity. I w końcu mowa jest również o tym, jak usprawnić czy udrożnić kanały umożliwiające inwestycje w polskie nieruchomości. To nie są tematy, które na co dzień funkcjonują w przestrzeni publicznej czy przestrzeni politycznej, natomiast wydają się one niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce i stworzenia możliwości udziału polskiego kapitału w tym wzroście.